Dzień dobry Państwu. Spotykamy się z okazji ósmego forum Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej. Jeśli Panowie pozwolą, chwilę porozmawiajmy o Narodowej Strategii Onkologicznej, która jest, no, powiedziałbym, specyficzną konstytucją polskiej onkologii. Sporo jest do zrobienia. Pan profesor Rudkowski. Oczywiście, że jest sporo do zrobienia, i dlatego w ogóle powstała ta Narodowa Strategia, bo to jest w ogóle ostatnia. Chyba w Unii Europejskiej jest narodowa strategia, która została wdrożona. Wszystkie inne kraje ją mają. Narodowa strategia to jest taka ścieżka tak naprawdę tego, co mamy zrealizować. Tam jest 95 zadań rozpisanych na 10 lat. Jesteśmy w granicach około 2 trzecich. Realizacji zgodnie z programem tych zadań. Wiemy, jak wyglądała w Polsce profilaktyka i o tym zawsze musimy mówić, bo. Mamy choćby dostęp do no nawet nowych metod profilaktyki, jak na przykład HPV-DNA. HPV-DNA jest dużo bardziej obiektywną metodą screeningu niż cytologia, bo to jest metoda zero-jedynkowa, w związku z tym ona jest bardzo, bardzo racjonalna. Lekarzy jest za mało, wszystkich specjalności. Myślę, że najwięcej największy problem jest w chirurgii, ponieważ to jest dyscyplina, która w cudzysłowie się starzeje. Kadry niewątpliwie wymagają nie tylko poprawy ilościowej, to na pewno, ale również jakościowej. Nauka, wiedza um, ogromnie się zmieniła w ostatniej dekadzie, um, i przed lekarzami, o, którzy reprezentują onkologię, czyli chirurdzy onkologiczni, radioterapeuci i, i onkolodzy kliniczni, i ginekolodzy również onkologiczni. A oni muszą wiedzieć o wiele więcej niż to było jeszcze 10 lat temu. Jednym z zadań jest również inwestowanie w chorych, ale w rozumieniu dostępu do po pierwsze badań klinicznych w Polsce. Jest lepiej niż było, ale nie jest idealnie. Hasło Państwa Kongresu, czyli personalizowana onkologia, oddaje najlepiej, o co to, o, o, na czym to polega. To polega na tym, że w tej chwili nie leczymy raka piersi, tylko leczymy nowotwory, w którym występuje określona nieprawidłowość genetyczna.